Dzień dobry Państwu, witam w dzisiejszym mini odcineczku, w którym przedstawię Wam tylko teaser nadchodzącego raczka czwartkowego. Tak, będziemy teraz robić teasery, czyli małe takie zachęcacze filmowe, krótkie. Więc już w czwartek zajmiemy się wywiadem, który teraz trafiłem, złoto chyba, wywiad Krzysztofa Bosaka kontra Dorota Masłowska. Ale wie pani, że on nie jest całkiem odosobniony w tych krytycznych ocenach. Nie, nic o tym nie słyszałam. Nie słyszała pani? Jakie zaskoczenie. No ale można powiedzieć, że trochę wulgaryzmów jednak w pani książkach jest. Można tą mowę nazwać bełkotliwą. Ale nie, że na przykład niewyszukany temat. Bo temat jest wyszukany. Aha. Polska. A jest pani takie marzenie, żeby być lekturą szkolną, czy nie? Jeszcze tego marzenia nie pomyślałam jeszcze na ten temat. A teraz, kiedy pani... Już w czwartek absolutne smażonko Doroty Masłowskiej. Zajmiemy się całym artykułem, który ostatni wypłakała na wysokich obcasach, no na niczym, gdzieżby indziej, zresztą znalazła się na okładce nawet z gołym torsem, a w artykule żali się o uprzedmiotowaniu kobiet przez mężczyzn i że są wykorzystywane jako obiekt seksualny. Naprawdę, naprawdę sam clown by tego nie napisał, powiem wam, sam Mr. Clown, szef wszystkich clownów, nie wymyśliłby tak absurdalnego scenariusza, jak kobieta z gołymi cyckami, żaląca się o tym, że kobiety są seksualizowane. Zapoznamy się również z jej twórczością rapową. Mały smaczek. Pomyślałam, bo że to już się dzieje. To o czym marzyłam, po nocach dziś się zdarzy. Jak o mnie chodzi, może być teraz, tutaj, w tym samochodzie. Nie musimy jechać nad żadne morze. Po prostu zjedź na pobocze i pierdol mnie w białych słońca po kotach. Niech nasze soki plamią siedzenia, niech tłuką się okna. Niech ten buldożek z deski rozdzielczej głową tak robi. A chłoneczki zapachowe? Nie wiem co z nimi, ale też niech coś tam robią. To są pościanowe marzenia Julki, słuchajcie, no naprawdę, wręcz śpiewane, marzę o tym, żeby młody Seba z nią uprawiał seks w samochodzie, chciała trafić do jakichś młodych raperów przez to, ale no po prostu jest technicznie słaba i lirycznie też zresztą. No i także już tutaj jest tutaj absolutny artykuł uwielbiający, wiecie, jeżdżący po patriarchacie, wszystko tutaj się trafi i to już wszystko już czwarteczek, a dzisiaj tylko parę ciekawostek. Na początek kilka dziewczyn psychologii. Jak wiecie, mamy teraz bardzo dużo wysyp psycholożek różnych. Teraz już te pierwsze, te takie właśnie wychowane przez Masłowską, jej literaturę jakby i pomysły feministyczne dziewczyny już są na rynku jako psycholożki i tutaj mamy właśnie takie ich przemyślenia, którymi się dzielą publicznie, bo czemu nie, i pisze Sylwia Ammon przez 2M, czyli już poznała swojego, rozumiem, na Erasmusie męża, no ale okej. Skończyłam psychologię i pamiętam ze studiów jedno zdanie. Ze wszystkich badań dotyczących tego, jak ludzie się dobierają w pary, udało się wyciągnąć jeden czynnik. Wzrost. Emotka, spiedzona emotka płacząca. PS, co nie oznacza, że nie ma wyjątków i to wielu. Z całych studiów psychologicznych, słuchajcie, udało jej się wyciągnąć jeden czynnik. Jedno zdanie zapamiętała w ogóle. Zacznijmy od tego, że najpierw pisze, że jedno zdanie zapamiętała z tych studiów, bo skończyła psychologię. Zaznaczam, żeby ze swoimi problemami sobie radzić. I jeden czynnik zapamiętała, wzrost, słuchajcie, czyli to samo, co 15-latki czy też 16-latki wiedzą genetycznie po prostu. To jest jakieś tak absurdalne, że po latach psychologii, gdzie uczą jakieś, wiecie, NFP, NETIOTY, jak połączyć ludzi, gdzieś tam jakieś, wiecie, próbują zrobić jakąś pseudonaukę z tego. Jedno zapamiętała, słuchajcie, Judaczka się przyznała, wzrost jest najważniejszy. Jakieś genetyczne po prostu... jakieś genetyczne historie,
zapisane u nas w mózgu, że samica czuje się bezpiecznie z większym samcem, to jest to, co reprezentują lata, słuchajcie, cywilizacji. Do czego to doprowadziło? Że cofnęliśmy się autentycznie, nastąpił regres, jak w tej naklejce z małpą cofającą się, we need to go back. To tak się cofnęliśmy się teraz do małpy, to przynajmniej pokazuje nasz system edukacji, no bo patrzcie, jeżeli psycholożki, które uczą, słuchajcie, to są kobiety, które radzą sobie innym ludziom radzić w ciężkich sytuacjach, po jakichś traumatycznych wypadkach, po jakichś, wiecie, śmierci, nie wiadomo czym. Są psycholożki, które przyjdą wam pomóc. Tu następna studentka psychologii, to można zobaczyć tutaj już po jej info. Chłop rzucił z Tindera tutaj z aplikacji do spotkań. Taki dziewczyna ma opis. Maybe somebody would like to go on Polish wedding, free food, fun and vodka. Czyli czy może ktoś chciałby iść na polskie wesele, darmowe jedzenie, zabawa i wódka. I oczywiście ta spierdzielona emotka też jak zwykle chyba reprezentuje wszystkie psycholożki, właśnie, że pocą się i śmieją w tym samym momencie, bo nie wiedzą jak sobie radzić z emocjami. Także jak widzimy po angielsku jest oferta darmowego jedzenia, zabawy, wódki i wiemy co jeszcze, prawda, jest w gratisie, o czym nie jest tam mówione zbytnio publicznie, ale wiemy, że to taka już jest reklama dla zagranicznego gościa. Pisze normalna dziewczyna, widać z twarzy nawet jakaś taka w miarę przeciętna. Czy jest tu ktoś, kto pragnie wpisać do... A tu już druga część po polsku, słuchajcie jej ogłoszenia. Czy jest tu ktoś, kto pragnie wpisać do CV naukę jazdy na motocyklu? Bo zgłaszam się. Na pewno jestem niższa niż ty. Czyli najpierw, jak chcecie wpisać naukę jazdy na motocyklu, to ona się pisze do nauki, że możecie ją zabrać i zapłacić za jej naukę. Polaku kuku oczywiście. Na pewno jestem niższa niż ty. Następna genetyczna psychoza na punkcie wzrostu, słuchajcie, jakieś opętanie. I to jeszcze mówi to laska po psychologii, która jak nikt inny powinna wiedzieć, że jest to nieistotne w ogóle w życiu i że powoduje to też duże kompleksy u chłopów, którzy są niżsi, więc powinni sobie coś takiego darować, jeżeli masz choć trochę jakiejś empatii ludzkiej w sobie. Ale ona publicznie z czymś takim się ogłasza, jak reszta 15-latek czy 10-latek jakieś, które by to samo robiły, że na pewno jestem niższa niż ty, wiecie, że musi, że ma jakieś opętanie na punkcie wzrostu, że musisz być wyższy tutaj już tutaj to insynuuje to zdanie. No dobra, także to tyle, jeżeli chodzi o te psycholożki nasze, słuchajcie. Już w czwartek zajmiemy się Dorotą Masłowską i Krzychem Bosakiem. Zobaczymy ten wywiad. No i na koniec jeszcze coś śmiesznego. Nie wiem, czy pamiętacie, Biden zatrudnił swojego gender fluidarnego doradcę do spraw energii nuklearnej. Gościu był. Był też drag queenem tak zwanym, bardzo popularnym ostatnio gatunkiem, tak można powiedzieć. Transwestyty. I miał też taką ta przypadłość, że kradł kobietom torby z bagażem z lotniska i później przebierał się w ich ciuchy. I zdarzyło się to raz, później zdarzyło się to drugi raz. Słuchajcie, tutaj za pierwszym razem go złapali, później tutaj że drugi raz, że to nie był przypadek. Namierzali go nawet przez te iPodowe iTrackery, też i inne jakieś GPS-y. W końcu ktoś znalazł ten bagaż, udowodnili mu to. Trzeci raz, bo tym razem babka miała na to przykłady, bo ukradł tanzańskiej designerce. Babka przyjechała z Afryki, z Tanzanii, była designerką ciuchów, no projektantką krawcową. I powiedziała, że ma na to dowody, że gość ukradł jej ciuchy, bo on dosłownie kradł te ubrania tym kobietom z bagażu i przebierał się w nie. To mnie to jeszcze było, jeszcze bardziej, no, mnie to nie szokuje, powiem wam, bo wiem, że już jak ktoś ma jakieś małe odchyły psychologiczne, to można spodziewać się innych jeszcze też większych, prawda, bo to co widzimy może być wierzchołkiem góry lodowej. Ale mimo to gość był utrzymywany w tej roli publicznej doradcy bidenowskiego. Teraz już ex-doradcy, bo już powiedzieli, no dobra, już tego, z tego już się nie wygadamy, słuchajcie, dosłownie w jej sukience gościu występuje, przebiera się później w te sukienki, w które ukradnie. No ale był długo utrzymywany właśnie, był długo utrzymywany w tej roli publicznej, na pewno wiele spraw było zakopanych, także no widzicie jak to działa.
No dobra, coś smutnego chcecie na koniec jeszcze? No to patrzcie na przykład tutaj na demoniczną laskę z TikToka, która twierdzi, że nie chcą ją przyjąć przez tatuaże, nie może znaleźć pracy w Anglii, co akurat jest ściemą, bo Angole są wszyscy wytatuowani, bardzo dużo gości tam biega wytatuowanych, nawet na twarzy, czy też kobiet, i wszyscy pracują, spotkasz takie różne charaktery tam w różnych miejscach. No ale co mnie tutaj najbardziej zaciekawiło, jak zwykle, to dlaczego te demoniczne tatuaże? Skąd te demoniczne tatuaże się dzieją? Słuchajcie, te jakieś, wiecie, rogi, te jakieś drut kolczasty, piekło, odwrócone krzyże. Czemu zawsze to? Czemu nie ma jakichś właśnie motylków, wiecie, nie wiadomo co? Co jest z tymi laskami? Niech ktoś mi powie, że to opętanie z tatuowaniem to nie jest jakaś demoniczna faza. Jest. Z takim przesadnym tatuowaniem właśnie, że demon opętuje te laski właśnie, są szczególnie te ładne, próżne laski wręcz. To jest przykład na to, że demony są wśród nas, słuchajcie. No dobra, także taki teaserek wyszedł krótszy, dłuższy. W czwartek zrobimy sobie smażenie raka. No nie Bosaka, nie bój się Krzychu, spokojnie, tylko Masłowskiej właściwie bardziej mnie interesuje i jej tutaj ten artykulik właściwie. Pewnie już tutaj go streściłem całkowicie, mówiąc o tym, że patriarchat zły, uga buga, złe chłopy, teraz nie chcą mnie wpuścić do hip-hopu. Hip-hop nie dopuszcza kobiecej perspektywy. Tam jest ciągle pod tym względem 20 lat wcześniej. Bo nikt jej, słuchajcie, smutnego rapsu nie chciał słuchać. No to może spróbuję z gołymi cyckami, tak jak moje koleżanki pościanowe. Niektóre teksty napisałem w minutę, inne leżakowały we mnie po kilka miesięcy. Morfowały, rosły albo obumierały. Czasem odbijały się w nich przypadkowe rzeczy. Piosenka Ojciec powstała dlatego, że beat, który dostałam, nazywał się O-O-O. Z dużej O-O-O. Gość zaznaczył, który jej wysłał beat, to ona do tego beatu nawet nie chciała i się, słuchajcie, wymyślać tekstu, to po prostu O-O-Ojciec napisała i do tego zrobiła krótkie rapsy minutowe. O-O-O. Innym razem zadzwoniła mama i powiedziała coś tam i ja wtedy zrobiłam ten, no. Okej. Okay. Fajnie. Nieustanna kontra seksualności kobiet, jak zwykle, tutaj absolutny smęt nabędzie na facetów. Zresztą to obrzydzenie to jedna z form patriarchalnej przemocy. Kobiety, które sięgają za wysoko i za daleko, są karane wstrętnymi komentarzami i fantazjami. Ich ciało i seksualność poddane są niekończącemu się wyśmiewaniu rzeczy, jakie kobieta może o sobie przeczytać. Wystawiasz się na absolutny pokaz, słuchajcie, i smuci, że gdzieś tam komuś coś się nie podobało. Szok. Dobra. To wszystko. Już czwarteczek. Do zobaczenia. Peace out.